A na początek nie doszła przebudowa drogi Przyłąkowej i Kościuszki. Po trzech ogłoszonych i unieważnionych przetargach na wykonawcę inwestycji dofinansowanie trzeba było oddać i sprawa wróciła do punktu wyjścia. Teraz mierzy się z nią nowa władza w starostwie. Przypomnijmy, że powodem unieważnienia wszystkich przetargów była wycena pracy oferentów. Pozyskane w zeszłym roku dofinansowanie plus wkład powiatu i miasta nie wystarczyły na realizację inwestycji, której koszt ze względu na wzrost cen materiałów znacząco się zwiększył. Pieniądze wróciły zatem do wojewody i trzeba było złożyć nowy projekt. Po rozstrzygnięciach w grudniu okazało się, że jesteśmy na pierwszym miejscu listy rankingowej, z czego się niezmiennie cieszę, bo jest to naprawdę droga, którą wymaga pilnej realizacji. W tym celu również odbyłem spotkanie z panem prezydentem, aby uzgodnić, jeśli chodzi o podział środków na wkład własny projektu. W tym wypadku powiat raciborski i miasto Racibórz porówno wyłożą niecałe 4 miliony. 3 pochodzą z przyznanego z budżetu państwa dofinansowania, co daje niespełna 7, czyli szacowany koszt inwestycji po uwzględnionej aktualizacji kosztorysu. Moim zadaniem teraz jest praktycznie doprowadzić tę inwestycję do końca, czyli wyłonić wykonawcę, zrealizować zadanie i rozliczyć. Mam nadzieję, że nie ukrywam, że również uważam, że na początku roku jest bardzo dobry okres, aby takie zadanie wyłonić. Stąd będę naciskał na swoich pracowników, aby do tego zadania jak najprędzej podejść. Zdaję sobie sprawę, że na chwilę obecną istnieje tak zwany boom inwestycyjny w Polsce. Stąd mam nadzieję, że początek roku będzie jeszcze okresem, gdzie te firmy mają odpowiedni zasób czasowy na realizację tak szerokiego zadania i koszty z tym związane zmieszczą się w kosztorysie inwestorskim, który został na ten cel przewidziany. Podzielona na 2 etapy inwestycja obejmuje m.in. przebudowę jezdni oraz istniejących chodników i ścieżki rowerowej, wykonanie zatok autobusowych wraz z peronem, budowę miejsc postojowych zlokalizowanych równolegle do jezdni czy przebudowę istniejącego odwodnienia w zakresie wymiany studzienek ściekowych i przykanalików.